menadżerowie najbardziej dynamicznych małych i średnich firm z Małopolski, województw świętokrzyskiego i podkarpackiego spotkali się na 7 z cyklu 12 regionalnych gal Gazel Biznesu. Gazele Biznesu to ranking małych i średnich firm, które ze względu na swoją wielkość nie mają szansy zaistnieć w zestawieniach przedsiębiorstw największych, najbardziej zyskownych, ale zasługują na wyróżnienie za stały, szybki i równomierny rozwój. O miejscu na liście decyduje procentowy przyrost obrotów osiągnięty w ciągu 3 lat. W tym czasie uwzględnione na niej firmy muszą odnotować coroczny wzrost obrotów i oczywiście zysk. Dostajemy ten tytuł po raz pierwszy. Zapoznamy z nim naszych klientów, zobaczymy jak to przyjmą. Tegoroczne zestawienie liczy 3779 przedsiębiorców i jest o prawie 300 pozycji dłuższe od poprzedniego. To jest taka nobilitacja tego całego naszego wysiłku, który włożyliśmy w funkcjonowanie naszej firmy, budowanie jej. No i cały czas w rozwój. To jest, mnie się to kojarzy z wyróżnieniem i zdecydowanie tak to przyjmujemy. W województwie małopolskim gazelami biznesu zostały 364 firmy. Pierwsze miejsce zajęło Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek. Drugie miejsce przypadło firmie Intersnack Poland, lokalnemu liderowi w branży spożywczej. Na trzeciej pozycji uplasował się reprezentant branży deweloperskiej firma Dasta Invest. Krakowska gala przyciągnęła również przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Gazele biznesu trafiły do 75 firm. Pierwsze miejsce zajęła firma Plejada, sieć sprzedaży telefonii komórkowej. Drugie miejsce w rankingu przypadło przedsiębiorstwu robót inżynieryjnych Kaneryt z branży instalacyjnej. Na trzeciej pozycji uplasowała się firma Bionor, konstruktor profesjonalnych i przydomowych oczyszczalni. Gościnny Kraków odwiedzili również przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego. Gazelami biznesu zostało wyróżnionych aż 189 firm z całego województwa. Liderem została firma Wobistal, oferująca zaawansowane wyroby hutnicze. Drugie miejsce zajęła firma Ancol, dostawca wyrobów dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Regionalna gazela numer 3 przypadła firmie handlowo-usługowej Megaron Tomasz Kornak, liderującej w branży deweloperskiej. Lista gazel biznesu została opublikowana już po raz 12, a jej autorem na zlecenie redakcji Pulsu Biznesu była wywiadownia gospodarcza Kofas Poland.